jeden z kluczowych projektów, który tutaj figuruje jako pierwszy, no również zwycięża. Arena będzie realizowany w kwocie 1 617 000. Chciałabym też podkreślić, że te wszystkie kwoty, które zostały okrojone, były już konsultowane z wnioskodawcami. Także to nie są tylko i wyłącznie nasze tutaj jakieś sugestie, tylko każdy z wnioskodawców zgodził się na to, żeby realizować ten projekt w mniejszej kwocie bądź też w mniejszym zakresie. Przejdźmy do wyników projektów dzielnicowych. Stare Miasto, 8 projektów zmieściło się w puli 2 milionów złotych. I po kolei mamy budowę oświetlenia nad Wartą, taras widokowy na ratuszu, czyste Stare Miasto, park rekreacyjno-sportowy przy Żurawińcu, winnice Poznania oraz Święty Marcin reanimacja, promenada Piątkowsko-Winogradzka pierwszy etap i Poznań miasto przyjazne dla niewidomych. Przy czym ten ostatni projekt również będzie realizowany niższym kosztem. W przypadku Starego Miasta chciałabym podkreślić tylko jedną rzecz, mianowicie projekt numer 124, który zdobył 1971 głosów, nie może być zrealizowany z tego powodu, że jest to przygotowanie dokumentacji projektowej, której koszt całkowity opiewa na kwotę 489 tysięcy. Natomiast kwota, która została do wyczerpania puli środków, to było 200 tysięcy, więc w żaden sposób nawet nie mogliśmy etapować tego projektu, żeby przynajmniej częściowo go w jakiś sposób zrealizować. W związku z tym weszły dwa następne projekty, czyli promenada Piątkowsko-Winogradzka oraz Poznań miasto przyjazne dla niewidomych, który to projekt, ponieważ składał się z wielu różnych komponentów, można było ograniczyć finansowo do kwoty 100 tysięcy złotych. Teraz mamy Nowe Miasto, 7 projektów i tutaj sportowy raj, utworzenie terenu spacerowo-parkowego na osiedlu Orła Białego, muszla koncertowa i ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą oraz oświetlenie górek saneczkowych 100% więcej zimy, główna rzeka Poznania, skatepark na Czecha i rekreacja pod chmurką, to jest budowa infrastruktury sportowej na tym terenie. Jeżyce to jest 6 projektów. Potrzymam Państwa trochę mniej. Nie. Nowy Bambra, ścieżka rowerowa, to jest projekt koncepcyjny cyklostop, rewitalizacja wojsk sportowych w szkole podstawowej 62 na Podolanach i remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie. Projekt również będzie projektem realizowanym w trochę mniejszym zakresie finansowym, ale myślę, że to nie przeszkodzi w tej realizacji. Wilda, 5 projektów. Wildecki plac zabaw to jest jedyny wildecki projekt. No tutaj Świerczewo zdominowało te projekty. Gratulujemy Świerczewo. Z widokiem na szachty i Lubo to jest wieża widokowa, park dookoła portu 9 wraz z wybiegiem na Psuczkę i park na Świerczewie i projekt Zdębca, zieleniec przy ulicy Dolna Wilda, który również będzie realizowany trochę mniejszym kosztem. Rumbat, 9 projektów. Sale dla uczniów niepełnosprawnych zdominowały tutaj to głosowanie. Gratulujemy determinacji. Park astronomiczny obok obserwatorium, Junikowo sportowo, Złotowska, chodniki ścieżka rowerowa, rowerowy Łazarz oraz kontraruch rowerowy na Grunwaldzie, fontanny w parku Wilsona, 100 drzew dla Łazarza i bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola. Tak wyglądają generalnie projekty dzielnicowe.